Już na początku września trafi na Xbox Live Marketplace, a także chyba na PlayStation Network, a na początku października jako pełnowartościowa nowa wersja Resident Evil 6 na półki sklepowe. Do nas, a także do wielu osób, które zakupiły Dragon's Dogma, trafiło demo już na 2 miesiące przed premierą. Tego dema właśnie w różnych dystrybucjach cyfrowych. Resident Evil 6. Co nam pokaże, Mateuszu? Pokaże nam 3 kampanie, tak samo jak już pokazuje nam samo demo. Pokazuje nam początki kampanii Leona Kennedy'ego, Chrisa Redfielda i... I Jake'a, którego znamy bardzo dobrze jako syna pewnego człowieka, który jest na końcu Residenta Evil 5, ale nie będziemy spoilować. Tak jest. I przejdźmy od razu tak naprawdę do kampanii, bo to, co widzimy na samym początku, no to okej. Okay, no, widzimy 6, która wygląda jak żyrafa. Może tak, tak. Już wiemy, chyba wszyscy słyszeli to porównanie, tak jest. Okej, okay, ale zacznijmy w takim razie od kampanii Leona Kennedy'ego. No to ja z chęcią zacznę, ponieważ już wiem, że kampania właśnie Leona najbardziej będzie mi się podobać w 6. Dlaczego? Jest to najbardziej horrorowa i klimatyczna kampania. Przynajmniej tak wnioskuję po tych pierwszych minutach, które udostępniono nam w demie. Jest najbardziej klimatyczna, powolna, jest mało akcji. A jak już coś się dzieje, to znaczy inaczej. Nie wiemy, czy coś się za chwilę naprawdę stanie, czy tylko jakieś odgłosy i muzyka sugerują nam coś, jak w prawdziwym horrorze właśnie, że coś się zaraz stanie. No i właśnie przypomniała mi klimatem i rozgrywką Residenta 4, czyli moją ulubioną część serii. No, więc jestem jak najbardziej na tak. Czyli idziemy powolutku, zdobywamy kolejne korytarze, zastanawiamy się, czy przypadkiem zaraz nie będziemy musieli odwrócić się za siebie, albo po prostu zrobić backtracking i w tych samych miejscach nie znaleźć zupełnie nowych przeciwników, albo czegokolwiek, co nas wystraszy. Polecam przede wszystkim granie na słuchawkach, tak samo jak w Resident Evil Revelations na 3DS-a, mojego ulubionego notabene Residenta, ponieważ wówczas będziecie bardzo, bardzo zniszczeni klimatem i to pozytywnie zniszczeni, bo co chwilę usłyszycie różnego rodzaju fantastyczne dźwięki, jakieś takie i wyskoczy dziwna postać, która nic wam nie zrobi, ale was po prostu przestraszy, aż podskoczycie, albo tak zatka was. W dobrych survival horrorach jest takie uczucie, jak pamiętasz może w Resident Evil 2, kiedy nagle ręce wychodziły ze ściany. Wiedziałeś, że one wyjdą, a i tak jak już wychodziły, to było takie, o kurde, dobra, tak jest, idziemy tak jest. Dalej. Dwójka to był w ogóle chyba ostatni Resident, taki naprawdę super survival horrorowy. Mhm. Ale a propos jeszcze kampanii Leona, znaczy tego dema przynajmniej, tam było bardzo mało walki, prawda? Właściwie tych zombiaków było tylko tam pod koniec. A przez cały początek praktycznie tylko szliśmy korytarzem ciemnym, ale to wcale nie było nudne, bo w każdym razie mieliśmy wrażenie, że coś zaraz może się dziać. Dokładnie, jakaś gra świateł, gra dźwiękami, szmerami, głosami. Na samym początku w ogóle pakujemy kulkę prosto w głowę prezydenta Stanów Zjednoczonych, co nie wiem jak tobie, ale mi nie zdarza się czasem. No to nie jest codzienność raczej. To prawda. I jesteśmy w tym samym pokoju z panią, której nie do końca wiemy, kim ona jest, ale ona ma powiązania z agencją, z którą my także mamy powiązania, więc... Uderzamy na eksplorację przed siebie. To, co mi od razu weszło do głowy, to świetne zrealizowanie filmików. To wygląda tak, jak one byłyby kręcone z ręki, nie ze statywu, więc to wszystko się trzęsie, dodaje dynamiki, nawet w statycznych odgrywanych rolach. To mi się bardzo podobało. Co zobaczymy w samej kampanii Leona, jeżeli chodzi w ogóle o demo? No tak jak powiedziałeś, eksploracja różnego rodzaju kolejnych pokojów, rozmowa, cały czas rozmowa z pewnym mężczyzną, gdzie domyślamy się, że on może być zainfekowany. Szukamy jego córki, która być może jest zainfekowana. A do czego to doprowadzi? Zagrajcie w demo, bo tak jest ciekawie. I trudno cokolwiek więcej powiedzieć, bo to jest tylko demo, jak wiemy, więc druga kampania Chrisa Redfielda, może ty zacznij, ponieważ mi się trochę mniej podobało. To wiesz co, to może inaczej. Ja najpierw proponuję, żebyście obejrzeli do końca to, co nagraliśmy z kampanii Leona Kennedy'ego, a Chris Redfield już za chwilę. He's already gone. Shoot her! Czas na Chrisa Redfielda. Ona się tobie mniej podobała. Dlaczego? Głównie dlatego, że Resident Evil 5 chyba jest jedną z moich najmniej ulubionych części serii, ponieważ, no nie wiem, zabrakło mi tam klimatu i było za dużo strzelania, za dużo... Tam praktycznie coraz zaatakowały cię hordy zombie, a to trochę nie o to chodzi moim zdaniem w Residencie. Nawet nie zombie, to w ogóle... Znaczy no... Nieważne. Maginis. Byłbym rasistowski, gdybym chciał powiedzieć, co chciałem powiedzieć, ale nieważne. Maginis. No i właśnie w demie 6 też w kampanii Chrisa Redfielda mało tego klasycznego Residenta, a więcej właśnie 5 i Gearsów nawet. Gearsów. Niektórzy mówią Gears of Evil albo Resident of War. I tu się bardzo zgadzam, ale filmik intro do tej kampanii. Wow. Tak jest, znaczy jeśli chodzi w ogóle o cutscenki, to jest Capcom, oni zawsze stali na wysokim poziomie, jeśli chodzi o cutscenki, ich w ogóle w samej grze będzie podobno 200 ileś minut, więc no, naglądamy się. Bardzo dobrze, ponieważ porównując na przykład do z cutscenek prosto z Revelations na 3DS-a, które świetnie wprowadzały nas w ten świat i zamykały kolejne rozdziały niczym w serialowej sadze, tutaj może nie będzie serialu, tego jeszcze nie wiemy, tak znaczy, może już wiemy, ale nie będzie serialu, w każdym razie zobaczymy filmiki na wysokim poziomie, które po obejrzeniu których
powiecie, o kurde, to było dobre, to było naprawdę fajnie zrealizowane, a nie tak na odwal się. Dlaczego Resident of War? Mnóstwo strzelania, mnóstwo przeciwników, którzy w dziwny sposób, jak w tarnich horrorach, znikają samospaleniem. Mamy możliwość ataku z bliska za pomocą prawego triggera, bo właśnie na Xboxie graliśmy ostatnio, tak? No i co tam będzie? A, dużo akcji, przede wszystkim spadanie, łapanie się w ostatniej chwili, różnego rodzaju quick time events, akcje tak zbiorowe tak z przeciwnikami, hordy tych przeciwników. Zobacz, jak wybuchające beczki, tutaj podrobienia jak Krzyśka Gąciarza, jak wybuchające beczki mają wielki odwrót od siebie. To jest totalna rozpierducha. To już jest klasyka. A propos właśnie akcji i tak dalej, quick time eventy to jest jedna z tych gier, w których quick time eventy nie będą chyba przeszkadzać, bo są bardzo fajnie zrealizowane. Mhm. I ogólnie no to jest taki film akcji, hollywoodzki film akcji, tak, napakowany akcją i tak dalej, z rezydentowym akcentem. I tu też mamy więcej rodzajów przeciwników, no bo to jest bardziej strzelanina niż właśnie klimat taki jak u Leona. Więc pamiętam, że był jeden taki przeciwnik, taki wielki zombiak, tak, który atakował nas jak jakiś Charger w ogóle z Left 4 Dead. Ale wiesz, co też było fajne, że postaci mają takie maski, wyglądają to jak maski weneckie, one są, w ogóle to chyba się w Chinach dzieje. Tak, bo to jest jakiś gang, w Hongkongu to było tak. Tak, i porcelanowe maski mają na twarzach, powiedziałem jak z Wenecji, no bo tak mi się troszeczkę skojarzyły mniej więcej, jeżeli chodzi o taki układ. I fajne jest, jak robimy headshot, to jest taki właśnie dźwięk kruszonej porcelany, ale to, co mi się jeszcze najbardziej podobało, to fakt, że taki, znacie te ćmy, które wychodzą z naszych przeciwników w piątce. Tutaj to jest fajne, tylko że nasz przeciwnik cały czas jest przyczepiony do niej do góry nogami, strzela do nas z karabinu, a my możemy mu zrobić headshot tam na dole. Fajne. Tak jest, tak jest. W ogóle kampania właśnie Chrisa Redfielda jakby najbardziej pokazuje, że, no, że już ten problem zombie to nie jest jakimś tam problem w jednym miasteczku, jak w każdym rezydencie było, tylko to już jest jakiś problem na skalę światową i to właśnie widać bardzo w tej kampanii, przynajmniej w tej jednej misji, którą widzimy w demie Chrisa Redfielda. I ja proponuję zobaczyć ją do końca, my powoli za chwilę przejdziemy do Jake'a. Good. I needed a break. We've been spotted! They're right on top of us! HQ to Bravo Team. Alpha Team surrounded by hostiles. Get to the Ace of Spades on the double. Alpha Team, this is Bravo! We're moving as fast as we can. Keep your panties on, everyone. Alpha team here. Roger that. We'll do what we can until you get here. No i w końcu jest. Jake, znowu mamy fantastyczną scenkę na samym początku, gdzie, no właśnie, ten Charger, o którym mówiłeś przy Chrisie, on był właśnie przy Jake'u i on nas gonił już na samym początku. I powiem ci szczerze, wszyscy moi znajomi, którzy odpalali przy mnie demo Resident Evil 6, właśnie kampanię Jake'a, nie przeżyli dłużej niż 10 sekund na początku. Bo nie wiedzieli, co zrobić. Byli po prostu niszczeni przez tego potwora, który jest połączeniem... ja bym powiedział, że jakiegoś takiego lalusia na ogromnych sterydach. Laluś, to bardzo ładnie określiłeś, bo on nie wygląda na lalusia, to jakby się mu... Miał takie włoski, takie wymodelowane jakoś tak super pięknie, ładnie, ale na ogromnych sterydach, ponieważ no, potrafi zniszczyć przeciwnika, cisnąć nim o ścianę, spalić, nastąpić, aż znaczy, on powiem ci, że z demo właśnie ta misja Jake'a była najbardziej chaotyczna, bo na początku nie wiadomo, co robić, nie? Czyli tak. Mamy uciekać, o to chodzi na początku i to jest trochę takie chaotyczne i mało reprezentatywne, myślę, jak... Ale, jeśli chodzi o całą kampanię. A niekoniecznie, bo mi się jednak wydaje, że tutaj będzie fajne porównanie do Residenta Evil 3 Nemesis, gdzie cały czas jesteśmy śledzeni przez Big Motherfucker. To może być nowy Nemesis tak naprawdę, który gdzieś tam zagląda, gdzieś on przechodzi przy oknie i my staramy się być niezauważeni przez niego. Myślę, że kampania Jake'a może być interesująca, za dużo na jej temat nie wiemy. Zresztą wy też za dużo nie zobaczycie, bo szybko zginęliśmy, zabici notabene przez właśnie tego skurczybyka, którego naprawdę ciężko jest upolować. A to, co mi się podobało, to co doceniłem także w grze Fear 3, czyli
Strzelamy, potem zawieszenie akcji, eksploracja, strzelamy, uciekamy, znowu eksploracja. Tak jest, bo moim zdaniem to będzie takie, właśnie kampania Jake'a będzie takim połączeniem kampanii Leona i kampanii Chrisa, nie będzie ani czystą strzelaniną, ani czystym survivalem. Tak jest, survival horrorem. Resident Evil 6 w wersji demo już na początku września, polecamy wam bardzo gorąco, wy obejrzycie do końca tą krótką kampanię, którą rozegraliśmy razem z Jake'iem, tam nie zawsze wiedzieliśmy co robić, nie ukrywam, a no i czekamy na grę, ona już 2 października. Jakoś na początku października, tak. I ja czekam bardzo, szczególnie ze względu na Leona. O, dokładnie. Zostańcie z nami, subskrybujcie i pamiętajcie o nas na facebook.com łamany przez gramy na maxa.pl. Get over it then, huh?